Łodzicka od góra, niech idzie se na Jorgów zadumano, na Jorgów miastecku, gdzie moje serdecku, jednemu już obiecane. Moi gostomili, witamy was na spotkaniu kolejnym, drugim w ramach cyklu naszych tutaj piątkowych wydarzeń na wspólnej grzędzie. Tak my to zatytułowali, bo na tej wspólnej grzędzie tu pod Tatrami przychodzi zić kolejnym pokoleniom właśnie Podhalan, Romów i Śpisoków. I temu dzisiaj ten wieczór śpiski. Witamy przeto od serca Sylwię Plucińską, Józefa Górkę, naszych bohaterów, którzy specjalnie na to nasze spotkanie przywieźli różne rekwizyty i dowiemy się trochę o tym śpisu, jak ze pięknym, jak ze barwnym, jak ze ciekawym, jak myślę ciągle nieodkrytym, bo wielu całe co skojarzy ze górole, to ino po podhalańsku się nosą, a przecież tych barwności właśnie na południu Polski, a dalej w Karpaty jest niesamowicie dużo, także witam jeszcze raz Sylwio, witam jeszcze raz Józku, Bóg zapłać wam, żeście przyszli, pozdrowiamy wszystkich, co nas tam za szklanym tym ekranem będą obzierali. No i opowiedzcie z no, jaki ten mój świz jest dla ciebie Sylwio, dla ciebie Józku. Witajcie w domie. Witam. Przed mikrofon, tak. Bartek, dziękujemy za witackie. Witamy was pięknie. No tremę mamy, bo to pierwsze takie spotkanie, to jest wszystko nowość dla nas. Sylwia, ty zgodzę się i ręce często trochę zdenerwowania. No postaramy się wam przybliżyć ten śpis, może trochę i chaotycznie, ale to no będziemy, może być w formie dyskusji, no co tam będziemy wiedzieć, to powiemy, a potem może faktycznie, jak będą jakieś pytania, to nam będzie prościej odpowiedzieć. No, organizatorzy dali nam wolną rękę, że możemy o tym śpiszu opowiadać dowolnie, jak my tam przygotowali. No to myślę, że powiemy troszeczkę o historii, bardzo krótko, bo to przecież każdy se może przeczytać i się dowiedzieć o historii spisza, ale takie ciekawostki wam postaramy się przybliżyć, bardziej się skupiając na tym fragmencie, malutkim fragmencie polskiego spisza, czyli tych 14 wsi spiskich, a jeszcze bardziej na Jurgowie, no bo to my z Jurgowa i to jest w tej gminie Bukowina, są ino trzy wsie, Jurgów, Rzepiska i Czornogóra. Czyli o tych powiemy więcej, może mniej o tych dalszych tam w Dolinie Dunajcach, Frydman, Nowa Biała, Krępachy, Kacwin, no 14 wsi jest tych spiskich. Czy no 15 zależy jak to liczyć, ale no początki osadnictwa, czyli początki jak gdyby zasiedzenia spisza, no to jest paleoid. Dużo jest fragmentów na tym słowackim spiszu, który jest bardzo duży, no bo do Polski należy no 5% historycznej krainy spisza. Jak 37 tysięcy kilometrów kwadratowych, bo cały spisz na Słowacji, no to w Polsce wyobraźcie sobie, że no niecałe 200 kilometrów kwadratowych jest tego spisza. Czyli strasznie malutki fragmencik w tej chwili, tak jak my go dali, te 14 czy 15 wsi spiskich. Natomiast osadnictwo na tym historycznym spiszu, to tak jak już godał, to jest paleoid. Tutaj na naszym w fragmencie polskim, no to na pewnoście słyszeli o Obłazowej, i o jaskini w Obłazowej, gdzie znaleziono bumerang sprzed, proszę, 30 tysięcy lat. 30 tysięcy lat ma bumerang znaleziony w Obłazowej Skale. Tam w tej chwili jest rezerwat i przyrody, i rezerwat wykopalisk archeologicznych. Tam studenci prowadzą cały czas wykopaliska. Ten bumerang z ciosu mamuta ma 70 cm długości, 80 gram ciężaru. No i to jest taki ewenement tu na spiszu. Potem Sylwia, coś to mnie uzupełni. No, osadnictwo na spiszu dzielimy na jak gdyby dwie części. Pierwsze to był XII, początek XIII wieku i powstały na prawie niemieckim te wsie, te najstarsze jak Niedzica, Łapsze Wyźnie, Kacwin, Frydman. No to jest 1300, na przykład Frydman, 1308 rok lokacji.
czyli to jest to pierwsze osadnictwo w Dolinie Dunajca. Potem nastąpiło tak zwane drugie osadnictwo, jak opowiadał mój ujek Walenty Pluciński, prawdopodobnie w tym pierwszym osadnictwie, ty próbowali zasiedlić tę Dolinę Białki, czyli tu, gdzie jest Czornogóra Rzepiska, ale to się nie udało. Jednak warunki Puszczy Karpackiej były na tyle trudne, że się nie udało zasiedlić wtedy w tym pierwszym osadnictwie. Tu nastąpiło druga fala osadnictwa, już na prawie wołoskim, czyli tym pasterskim. I to jest połowa XVI wieku. Przykładowo Jurgów jest lokowany na prawie wołoskim w 1546 roku. Jurgów, no, podobnie troszeczkę później potem Rzepiska i Czornogóra, czyli te pozostałe wsie, już nie bezpośrednio w Dolinie Dunajca. Jeśli chodzi jeszcze o początki naszych miejscowości, to tak już jak powiedział, Jurgów był lokowany na prawie wołoskim, czyli tym pasterskim. Plemiona wołoskie od dzisiejszej Rumunii, częściowo Ukrainy, grzbietem Karpat się przemieszczały i osadzały się w tych miejscowościach. Co jeszcze o tych historycznych, Sylwia? Powiedz. Czy może uzupełnić? Wołosi przynieśli swoją kulturę pasterską. Wiele nazw, wiele... Wszystko to, co dotyczy się pasterstwa, zostało przyniesione właśnie przez Wołochów z tych północnych Bałkanok. I oni... I tak samo w strojach są widoczne te wpływy właśnie wołoskie, które ci Wołosi... No po prostu oni też się asymilowali, też przyjmowali kulturę tych terenów, na które wchodzili, ale swoją pasterską, głównie dotyczącą pasterstwa, przekazali właśnie. Także na nich możemy bazować, jak chodzi w tym temacie. Może zanim potem powiemy o strojach, to jak jesteśmy już przy tym osadnictwie, przy tych wątkach historycznych, to może powiedzmy jeszcze o tych najcenniejszych zabytkach na ziemi spiskiej, jakie można spotkać oczywiście we Frydmanie, w Niedzicy oczywiście zamek Warownia przepiękno z 1320 roku, Królestwo Węgierskie, bo to był węgierska Warownia, broniła szlaków handlowych z górnych Węgier do Krakowa. No i potem niedużo później został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego zamek w Czorsztynie. No to w tej chwili jest zabezpieczone ruiny. Natomiast zamek Niedzicki jest w bardzo dobrej kondycji, w bardzo dobrym stanie. Z tych zabytków, które na Spiszu można, to Sypańce w Kacwinie, dwór we Frydmanie, dawniej był zamek warowny, potem przekształcony w dwór we Frydmanie, oczywiście kościoły zabytkowe na całym Spiszu, no a u nas w Jurgowie czy w Czornej Górze jest taki gwartyk zobaczenia zabytku, to jest oczywiście kościół drewniany z drzewa jodłowego, jednonawowy z 1650 roku, kościół w Jurgowie. Dwóch patronów, czyli pod wezwaniem świętego Sebastiana i Matki Bożej Różańcowej. W Jurgowie jeszcze bardzo z takich bardzo cennych zabytków, to jest zespół szałasów pasterskich na Polanie Podokulne. No i tu od razu, jak jesteśmy przy tych szałasach, jak Państwo będą tam wędrować, to jest 57 szałasów, bardzo niewielka ilość szałasów zwiezionych z Polan Tatrzańskich. Z tak zwanych, my to popularnie nasi dziadkowie, przodkowie nazywali to Tatry Jaworzyńskie, a w skład Tatr Jaworzyńskich wchodziły Tatry Bielskie i część Tatr Wysokich, jak Dolina Białej Wody, po polski grzebień. Dolina Białej Wody, to było 74 polany, które wykarczowali i użytkowali nasi przodkowie, górale z Jurgowa, no i częściowo z Czornej Góry, ale głównie z Jurgowa. 74 polany w Tatrach Wysokich i w Tatrach Bielskich.
Pasterstwo było bardzo rozwinięte u nas, bo koniec XIX wieku, to jak podają źródła, było 6 tysięcy owiec w Tatrach wypasanych, w Tatrach Bielskich i no, w tych Jaworzyńskich. No, no była to właściwie podstawowa forma utrzymania pasterstwo wtore no, na polanach, na tych właśnie halach taczańskich i krowy i owce wypasano i na tym bazowano. No, ziemie były nieurodzajne, nie było tego rolnictwa rozwiniętego, no więc trzeba było sobie radzić, tak jak my już tu powiedzieli, właśnie ci Wołosi przynieśli tą kulturę pasterską i ona była bardzo mocno rozwinięta, szczególnie w tym XVII-XVIII. Nie będziemy wracać do takiej zamieszłej historii, ale powiemy skąd się te szałasy wzięły tam na tej polanie pod Okulnem. Ostatni okres, jaki właściciele mieli, to są rodzina Salomonów. I oni po prostu chcieli się pozbyć tych no, polan taczańskich. Wystawili to jak gdyby ofertę sprzedaży. No i w pewnym okresie, jak podają nasi dziadkowie, przodkowie, oni też mieli ofertę kupienia tych polan, które sami zresztą wykarczowali. No ale nasi przodkowie uważali, że jak to wyrobili te polany, to są ich własnością. Nie przyjmowali, że to może być pańskie, że ktoś to może mieć jeszcze jak gdyby prawa własności do tego. I nie zgodzili się odkupienia od Salomonów, tylko zaczęli, no, do sądu dali sprawę i chcieli wygrać tą sądę Salomonami, że to i oni mają własność no, w tych Tatrach. Niestety w sądzie przegrali, a Salomonowie sprzedali to w 1864 pruskiemu księciu Christianowi von Hohenlohe. Pruski książę stał się właścicielem większości polan taczańskich. Sylwia teraz? Tak, i Jaworzyna, spisko, Jaworzyna Taczańsko była ściśle związana z Jurgowem. To była jedna parafia. Nasi Jurgowianie tam znajdowali pracę w tych właśnie dobrach jaworzyńskich, przy wicince drzewa, przy właśnie tych, tak samo przy polowaniach z Hohenlohem, byli tak zwanymi naganiacami myśliwymi. No to jest te tradycje właśnie polownice myśliwskie są dość bogato rozwinięte no, w tym dawnym Jurgowie i no nie ino z Jurgowa, ale tak samo Rzepiska, Czarnogóra. No jeszcze wracając do tego pruskiego księcia Christiana von Hohenlohe Ohringa, on był miłośnikiem zwierząt i w Tatrach Bielskich założył tak zwany zwierzyniec. Ogrodził Tatry Bielskie płotem, samą granią, jeszcze do jakieś 4-5 lat, jakbyście wędrowali granią Tatr Bielskich, to samą granią szedł płot druciany na słupkach, no i sprowadzał zwierzęta z całego świata. Między innymi jeszcze na zdjęciach zachowało się w Jurgowie bizon amerykański, muflony, różnego rodzaju zwierzęta. No i był też zamiłowanym polowacem. W górach świata, powiedzmy, nie tylko Europy, zabił 1000 capów, 1000 kozic. I tysięcznego capa zabił w Dolinie Hawraniowej, pod Hawraniem i tam umieścili tablicę upamiętniającą, że w tym miejscu Christian von Hohenlohe zabił tysięcznego capa. Ta tablica w tej chwili się zachowała, ona jest na zamku w Jaworzynie, którego właścicielem tego zamku Christiana von Hohenlohe na Polanie Kobyle jest prezydent Słowacji i tam na przykład jak przyjeżdża nasz prezydent, to tam go przyjmuje w tym zamku Christiana von Hohenlohe. No i wracając jeszcze do tych szałasów pod Okulnem, bo to się wiąże cały czas ta historia. On miał tak zwanego zarządcę, nazywał się Arpad Kegel, ten zarządca jego dóbr. No i ten był bardzo nieprzyjazny dla byłych właścicieli polan taczańskich. Nazywali go nasi przodkowie, nazywali go Czerwony Książę, bo nosił czerwone portki, tak jak hajducy węgierscy. No i oczywiście rugował, wyrucał z tych 74 polan naszych przodków. No, oni nie chcieli opuścić tego, to podpalali te szałasy. I wyobraźcie sobie, ile tych szałasów było, jak podobno ponad połowę podpalił ten Kegel.
Natomiast drugą część, już jak widzieli nasi dziadkowie, że nie są w stanie utrzymać tych polan, rozebrali te szałasy i zwieźli na polany podokulne. No i tam są szałasy z roku, z przełomu XIX-XX wieku. To był 1902, mniej więcej wtedy, jak się toczyły spór o Morskie Oko. To są te lata, kiedy te szałasy były zwożone i 57 szałasów w tej chwili jest zachowanych. To jest największa osada szałasów pasterskich na Podhalu i Spiszu. No, może. Taki mały wniosek się nasuwa, że no jest ten spis barwny, wielokulturowy i bardzo ciekawy. No tu bizony w Tatrach, niektórzy tam myśleli, że to żubr, choć pewnie są do sobie podobne. Jednak ta nasza kultura różni się od regionów, z którymi granice, no głównie z Podhalem tu mamy do czynienia. I przejeżdżając przez ten most pod Bukowiną, przez rzekę Białkę, w Toro do 1920 roku była granicą państwa, no bo tu była Polska, a tam były Austro-Węgry, pierwsze Królestwo Węgierskie, no to jest historia dość mocno zamotana. Także spis z całą Słowacją przez te od początku istnienia był jednym tworem, był jednym państwem. Dopiero w 1920 po I wojnie światowej to się podzieliło i te 14 wówczas miejscowości, wsi zostało przyłączonych do Polski. Tam różne takie historie z tym były, do Paryża jeździła delegacja, także uświadamianie, jak chodzi o tę narodowość polską, słowacką, no dość to są skomplikowane sprawy, myślę, że nie na wyjaśnianie w tym momencie, ale dajemy jakby takie światło, że to mocno jakby se gdzieś tam rzeczywiście wgłębić się w te tematy, bo to są naprawdę tematy trudne z jednej strony. Były różne okresy, jak chodzi o te narodowości właśnie. Niektórzy mieli poczucie narodowości polskiej, niektórzy słowackiej na tym spisu. Do dziś dnia tak jest. Jest ta mniejszość narodowa słowacka u nas. Ale to jest niesamowite, że przy tych siedzkich jakby trudnościach potrafimy się dogadywać i właściwie w Jurgowie nie było jakichś takich większych, poważnych trudności już w naszych czasach, że naprawdę wiele rzeczy i to bardzo to jest ciekawe i tą kulturę utrzymujemy i cierpimy z tej właśnie barwności z spisa, wielokulturowości, bo trzeba tu jakby powiedzieć, że te wpływy właśnie słowackie, węgierskie, niemieckie, rusińskie, wołoskie, żydowskie, cygańskie, w sumie jest około 7 kultur, które mają wpływ na naszą spiską, no, jurgowską kulturę. I to jest jakby żyjąc na tym pograniczu, sąsiadując tu z Podhalem, oczywiście to jest wszystko żywe, miesosie, są mieszane małżeństwa, są różne tu wspólne działania, tu oczywiście z Domem Ludowym bardzo mocno i dobro współpraca istnieje, że naprawdę możemy cyrpać z tej takiej wielokulturowości, nie zamykać jakby w swoim jakby małym świadku i po prostu być otwartym, ale przy zachowaniu swojej tożsamości, zachowaniu stroju, co pewnie o tym jest opowiadać, ale może jeszcze zmienia. Sylwia, bo to najlepiej jest opowiedzieć historię na przykładzie, bo to tak wchodzi do głowy. No to powiemy wam, że my z jednej rodziny tu, że nasz dziadek, Jan Chowaniec, Marek się uśmiechał, bo to ty jego dziadek, to przedstawimy od razu, zaszczycił nos Marek Chowaniec, profesor, doktor habilitowany, kierownik katedry scenografii w Warszawie, twórca scenografii do wszystkich musicali Józefowicza, no nie mówiąc o innych, jak Dama Pikowa. No jest akurat na wakacjach tu w Jurgowie, a to są jego rodzinne domy. Jak będziemy opowiadać o zbójniku Gałajdzie, no to jest jego przodek, to tu się włączy w dyskusję i na pewno więcej będzie miał informacji jak my. Ale wracając do naszego dziadka Jana Chowańca, no i dziadka Marka, urodził się na początku XX wieku, 1894 roku. No i wyobraźcie sobie, że za swojego życia 4 razy zmienił obywatelstwo. Nie ruszając się z chałupy, był Węgrem,
bo chodził do szkoły podstawowej Węgier. Do dziś jak się zachował elementarz, jak się uczył po węgiersku. No i to trwało do pierwszej wojny światowej. Brał udział w pierwszej wojnie światowej, był na froncie włoskim, wrócił się z tej pierwszej wojny światowej. No i po konferencji w Paryżu, gdzie była ten podział dawnej monarchii austro-węgierskiej, przyszła Polska, wytyczyli granice, podzielili Spisz, Jurgów akurat nawet Miedzę z Ogóny podzielili, no bo to ambasadorowie w Paryżu dzielili, a nie ten plebiscyt tu nie było. Podzielili te zogony nasze, dziadek przysłał do Polski w 1018 roku, no i do II wojny światowej był w Polsce. W czasie II wojny światowej, tam jeszcze taki malutki epizod był, jak będzie czas, to wam opowiemy o generale Maczku, który zajął tam część Jaworzyny i Zoru, no to był jeszcze taki w 1938 roku taki epizod graniczny, tu przed II wojną światową, no ale przyszła II wojna światowa, Słowacy zajęli pierwsze Słowacy, tu część Podhala i Spisza, dziadek z powrotem wrócił, znaczy dziadek był Słowakiem, bo Słowacy przyszli, całą okupację był Słowakiem. Do granicy, do rzeki Białki była Słowacja, a tu potem była Galicja, zabór, znaczy no. Natomiast po II wojnie światowej zaś podzielona została i zaś przysłał do Polski. Czyli 4 razy zmienił obywatelstwo, a są takie malutkie skrawki, że i 5 razy się zmieniała granica na Spiszu i Orawie i Śląsku Cieszyńskim. Także widzicie, jaka była, nie ma się co dziwić po tym, że te wpływy kultury i słowackiej, i węgierskiej, i wołoskiej, czyli ruskiej, no niedaleko jest Osturnia, gdzie do dziś się odprawia po w starocerkiewnym języku, Rusini tam mieszkają, Żydzi byli w Jurgowie, oczywiście Cyganów było dość dużo, teraz już jak malutko, ale byli Cyganie, no i o kim jak zawodzą, Niemcy. Czyli ta wielokulturowość naszego terenu. Nie wiem, czy o historii jeszcze? Dość ciekawie, dość barwnie, jeśli mogę tu zaproponować taką lekturę. 4 sztandary, 1 adres. Jak Państwo się z tym nie spotkali, to polecamy, bo jest ten spis opisany właśnie nie od strony jakichś tam trudnych historii, ale taki właśnie barwny o osobach, o ludziach, o tworzących go. Opisuje to osoba z zewnątrz, jak tak, ona to tak widziała. Tutaj. I o tym po stronie polskiej i po stronie słowackiej. O zabytkach jeszcze, bośmy oczywiście skończyli, bo weszliśmy w historię, skąd się te szałasy wzięły na Polanie Podokólne. No ale w Jurgowie, jak jeszcze będziecie, to warto zwiedzić Zagrodę Sołtysów z końca XIX wieku, z połowy XIX wieku. Na Spiszu mamy dwie zagrody chłopa spiskiego. Jest zagroda Korkoszów w Czornej Górze, Zagórze i zagroda Sołtysów w Jurgowie. Jest to tak urządzone, że w Zagórą jest chałupa bogatszego chłopa spiskiego, natomiast w Jurgowie jest tak zwana chałupa ubogiego, biednego chłopa spiskiego. No i tam to jest w gestii Muzeum Tatrzańskiego, bardzo ładna wystawa, ale myślę, że tu pracownik Muzeum Tatrzańskiego lepiej o tym opowie. Tak, właśnie te zagrody pokazują, jak się downiżyło. To życie nie było łatwe. No, wiemy, że no, ten teren nas, te Karpaty, no aktualnie, no, my są no, tu akurat w Tatrach, ale jako część Karpat, ziemia nie była urodzajna. Dość trudno się tu żyło, ale też była ta radość, była ta wesołość i ludzie jakoś ze sobą siedzieli w tej jednej izbie, musieli się tolerować, kochać, lubić, trudno to powiedzieć, ale te najmocy, właściwie tak, dzieci się, było tych dzieci dość dużo, te starsze już potem pilnowały młodsze, już wszystko to, każdy był potrzebny, każdy był sanowany i też od małego roku uczony do roboty. Musiało się w czas stawać, trzeba było siećkę te rzeczy, moskoli napiec, tak jak babka moja opowiadała, że te moskoliki no nie były takie gładkie jak to teraz z białej mąki, ale jarcane takie ostre i dropały po garle, ale trzeba to było zrobić. Trzeba było iść do sopy, krową nadać, siećkę to porobić, ale też potem baby miały kupę roboty, żeby na zelnym. To jest właśnie bardzo
obok pasterstwa, które, no tak jak tutaj historia pokazuje, w pewnym momencie zaczęło słabnąć, zaczęło się, no już osłabło, nie było tylu tych owiec, śpis zaczął się specjalizować w wytwarzaniu lnu. No oczywiście wełna, lyn był jakby takimi podstawowymi materiałami, z których wytwarzano ubiory. Nie było to tak, że się szło do sklepu i nakupiło odzionka i no trzeba sobie było to ubranie zrobić. Także robota z lnem była i czasochłonna, i pracochłonna, i trzeba było mieć te siedzkie sprzęty, urządzenia, warsztaty i siedzkie inkse, które pomagały właśnie sobie ten lyn można było obrobić, żeby z niego wysława się tako, kosula, czy wysły gacie przechłopacy, czy farbanka. I to właśnie Muzeum Zagroda Sołtysu pokazuje, tam można uwidzieć wszystkie te rzeczy, które służą właśnie do wyrobu lnu, czy do normalnego takiego życia. Skrzynie malowane, nie było szafy i no, ubranie się wysało albo na zyrce, albo się ją wkładało do malowanej skrzyni i tam się go przechowywało. Gliniane gorki, obrazy, oleodruki, no i cała fura tych drewnianych sprzętów i pasterskich, i tych służących do inksych robót. Może jeszcze, żeby skończyć już ten wątek historyczny, to warto jeszcze, myślę, że tu powiedzieć, bo to przecież moment nie Jurgowie, no szeroki Spisz, o tak zwanym zastawie spiskim. Te 14 wsi spiskich, które zostały zastawione, bo to niektórzy nie bardzo wiedzą, jak to się, czy Jurgów był w tym zastawie. Okazuje się, że nie. Tych 14 wsi spiskich na Zamogórzu Spiskim nie były włączone w ten zastaw, słynny zastaw 14 miast, znaczy no, miast spiskich. To miało miejsce w 1412 roku, czyli po bitwie pod Grunwaldem. Prawdopodobnie całą tą kontrybucję, jaką Władysław Jagiełło miał po bitwie pod Grunwaldem, pożyczył swojemu kuzynowi Władysławowi Luksemburskiemu na wojnę z Wenecją. I to było 40 tysięcy kop groszy praskich. Nic to nie mówi, nie jak to powiemy 40 tysięcy kop groszy praskich, ale jak powiemy, że to było 7 wozów drabiniastych srebra, no to już jest wyobrażenie, jaki to był zastaw. No, za te miasta spiskie. Natomiast te 14 wsi nie wchodziły w skład tego zastawu. One były cały czas w monarchii, czyli w macierzy węgierskiej. Ten zastaw nigdy nie został wykupiony. Polska utraciła Spisz dopiero przy pierwszym rozbiorze, a ściślej mówiąc 3 roki wcześniej, jak był pierwszy rozbiór, bo tu na Podhalu, na Górnych Węgrzech rozbiory nastąpiły wcześniej, o tym się też za bardzo nie godo, bo to był tak zwany kordon sanitarny. Maria Teresa zajęła po Dunajec całe te tereny, częściowo Podhala i Spisza, pod pretekstem kordonu sanitarnego, no a potem to już zostało przy pierwszym rozbiorze usankcjonowane, no potem drugi rozbiór i to już znamy tą historię. Ale do pierwszego rozbioru ten zastaw był cały czas, te 14 wsi, 14 miast spiskich był no, jak gdyby we władaniu królów polskich. To tak już na marginesie tego historycznie zakończymy. Może jeszcze króciutko bardzo o tym epizodzie granicznym, jaki miał miejsce. To był 2-3-dniowy epizod graniczny przed II wojną światową, bo to było dokładnie 27 listopada 1938 roku, kiedy 10. Brygada Kawalerii Pancernej, wtedy była brygada, no 10. Brygada Kawalerii Pancernej, generała Maczka, wtedy jeszcze był pułkownika Maczka, był tak zwany no, konflikt graniczny. Polacy mieli inne mapy, Słowacy mieli inne, Czechosłowacy mieli inne mapy. Chodziło o to, żeby poprowadzić granicę, żeby Jaworzyna była przyłączona do Polski, a granicę poprowadzić granią Tatr Wysokich, czyli przez polski grzebień i tak, no w sumie granią Tatr Wysokich. No i ta armia pułkownika Maczka zajęła tereny Jaworzyny, częściowo Jurgowa, aż po Zor. W tym konflikcie dwie osoby zginęły. Zginął major Rago i później w szpitalu zmarł kapral Górski chyba.
No i to było po zajęciu tych terenów w 1938 roku, 11 listopada. Polska była w posiadaniu tych terenów Jaworzyny i częściowo Tatr Wysokich do 1 września 1939 roku, kiedy wojska słowackie wjechały do pozakopane Nowy Targ, aż chyba do Limanowej, nie? A później Niemcy wkroczyli na to. To byśmy na tym może, myślę, że historyczne sprawy, a jak potem będą pytania, to możemy wrócić do... No i bogata historia, moglibyśmy bardzo długo opowiadać, ale to skupiliśmy się tylko na takich ciekawostkach, na tych takich bardziej ważniejszych sprawach z historii Spisza i z historii Jurgowa, który leży w Spiszu. Do dziś jest atrakcją, jak się do Jurgowa idzie, słupki granicy austro-węgierskiej, które się zachowały do dziś. Bodajże 4 takie słupki jeszcze są w Dolinie Białki. No mamy jeszcze do zwiedzania, prócz tego Zagrody Sołtysów, kościoła, no jeszcze tartak wodny, który chyba jest ewenementem na skalę polską, bo do dziś funkcjonuje na koło wodne tartak w własności Urbaru. Myślę, że historycznie byśmy, tak, zakończyli. No w skrócie żeśmy powiedzieli, dziadek już od II wojny światowej był w Polsce, zmarł w 70 roku już w granicach Polski. No, natomiast teraz, tak jak żeśmy mówili, te wpływy na stroje i śpiew i folklor, byśmy powiedzieli. Tak, właśnie ta kultura materialna, no to może trochę o tym stroju właśnie opowiem. Strój na Spiszu dzieli się, to są jakby 3 odmiany, odmiana trybsko, kacmińsko i jurgowsko. Ja tu razem z Józefem reprezentujemy tą odmianę jurgowską i no to może o tym powiemy. Widoczne ma wpływy te podhalańskie, bo jednak to sąsiedztwo Podhala jest tu bliskie, ale niesamowite w stroju, w piskim w ogóle jest jego archaiczność, że ten strój nie uległ tak bardzo modą, wpływom i nie zmienił się przez te roki. Oczywiście, tak jak w całych Karpatach były zmiany, no bo dawniej, to jak powiedziała, z tego lnu robiono białe farbanki, po tym jak już nie chcieli, żeby coś urozmaicić, zacnto ich farbować na tak zwane farbanice, od ze słowackiego modrotlacz, czyli granatowe, w indygo barwione z białymi kwioteczkami, z białymi wzorami. Ale jako, no potem wchodziły już i fabryczne, i cienkie płótna kartunki, i czerwone janglie, no to taką przykład właśnie czerwonej wełenki, tu jest akurat na moim gorsecie, tak zwanym kabotku, to są takie charakterystyczne zęby, właściwie mało gdzie spotykane, one no mają te wpływy gdzieś z południa, gdzieś z tych Bałkanogi i przez Węgry, Słowację, takie kabotki tam są spotykane i tu właśnie w tej części jurgowskiej śpisa do wtory i Czornogóra i Rzepiska z Jurgowym należą. Ale co ciekawostką jest, tak jak już było powiedziane o tym lnie i o tym robieniu ze lnu, no to oprócz kosul, cy męskich, cy damskich spódnic, robiono ze lnu bardzo cienką przyndzę. To jest niesamowite do dziś dnia, właściwie zagadką to pozostaje, może się tu pokozym. Ta spódnica ma na pewno ponad 100 roków, bo już do pierwszej wojny światowej zaprzestano robić tego cieniutkiego. To jest, no i cień przędzony lyn, to jest właściwie specjalny gatunek lnu, w którym, no, tak rósł, ale żeby go uprząść, no to te baby naprawdę, ja podziwią, że miały niesamowite manualne możliwości i że to umiały tak cienko uprząść, potem utkać na warsztacie tkackim, w którym był w każdej chałupie, w każdym domu taki był warsztat i potem wplatały bawełnianą nitkę do tego, żeby tam wzory różne i z takiego materiału robili właśnie fartuchy, to się nazywa spódnica fartuch, no i bardziej od świętno i do ślubu ona się używało i na największe święta, na Boże Ciało, na Wielkanoc i na, no i tyzmo na inkse. Robili też z tego charakterystyczne rańtuchy. Rańcuch się zakładał w ten sposób, to był tak zwany szal. Tak, ten i, no i baby się tu
przykrywały, jak po tym były na przykład kumoski ze dokrztu, dziecko niesły, no to to dziecko wyzawijały w ten rańtuch, no i tam było ciepło i dobrze się tam czuło. I ten rańtuch nosiły baby już takie wydane do kościoła, no i książeczkę se tu do modlitwy zawinęły. Z tego płótna, to jest tak zwane płótno rąbkowe, lniane, to jest robiono chustki. Jo, dziś mam ubraną już tiulową chustkę, taki bardziej nowsą, ale to jest z tego cienkiego lnu te chustki były robione. I właściwie to są te trzy rodzaje. Także Jurgow Czornogóra Rzepiska specjalizowały się w wyrobie tego płótna rąbkowego i zaopatrywały inksy miejscowości, a nawet w dawnych czasach, XIX wiek, na Podhalu też te rańtuchy były spotykane i te chustki rąbkowe. One potem, tamta moda jednak dużo bardziej się zmieniała i te różne nowinki były chętnie przyjmowane, a tutaj, jak widzicie na śpisu, no niewiele się wyzmieniało od tych dawnych roków i tak jak my chodzili 100 roków temu, tak i te rozchodzimy. Strój męski. Strój męski nie jest skomplikowany, bo są portki, koszula, no ale też pasuje ze dwa słowa powiedzieć o tym. Portki sukniane, zwężane u dołu, nie, bo no, możecie porównać sobie te kacfińskie, czy te one są szerokie dali. No, bardzo podobne do portek podhalańskich, tego samego kroju, ale różnią się, jakby Bartek tu stanął koło mnie, to by my widzieli, że się różnią i parzenicami, i sznurami, kiecką na dole, no kieckie moty, Bartek, ale to zależy jak te były, czy były na wierz sznurowane. Może Bartek stanąć, to pokażemy, nie? No, czyli tu jest wszystko tak samo, sznury są czerwone, no i parzenice są czerwone. Były w tych skromniejszych portkach na co dzień, to miały tak zwane krzesiwko albo serduszko. Czyli tu było takie krzesiwko i dość, więcej nie było. I przypory były obsywane wężykiem, czyli tak zwanym ślimockiem, tu tak przypory. A jeszcze w najstarszych portkach na spiszu, mamy ich na zdjęciu, były portki sukniane z jednym przyporem z prawej strony i jedną załuską. Bo to, co przykrywa przypór, to jest tak zwana załuska. No i tu jest jeszcze, rozwracając do parzenic, tu jest ślimocek albo krokiewka, krzesiwko albo serduszko, a potem to już wysywane dookoła, to już fantazja twórcy i zamawiającego portki. Jak se wciął zrobić, to są takie na zdjęciach, mamy as po kolana. Miał bogaty, miał ten no, rozmach, to se zamówił do ślubu, czy na jakąś uroczystość takie portki paradne. No, kiesynie przysywane. I co jeszcze? Dawno był trzy sznurki, a potem nawet do 23. Te sznurki. Kierpce, u nas były całe co skierpce. Wcześniej jeszcze w zimie nosili kołcony, czyli tak zwane syte ze sukna, no takie kapce. Kosula jest też prosto, inkso jak podhalańsko, bo syto była z jednego materiału, z jednego, tak jak wychodziło płótno z warsztatu, miało kielosylwias metr kielosi, to było jak poncho syto, czyli założono, wycięto tutogino na głowę, rozcięto na środku, spięto te stare kosule, spięto dwoma spinkami, jedną małą pod samą szyją, a drugą na piersiach, była większa spinka, dwie spinki, rozszyto, te lamówki się nazywają? Często czerwone mogły być. Były czasem czerwone, białe, ale to już jest późniejsze lata, natomiast kosula, z pół tego płótna, co było syto kosula, z pół tego była na pół i rękowe też były proste. Tak, nie bardzo syropie rękowe. Bartek ma tutaj ściągane, a to było z jednej połówki na pół i wsyte prosto do tego. Czyli to była kosula no i lamówka. No, ta reszka, no to jest właśnie tam później okres jako no, do tego dodatek. Przychodzi serdok, dawniej był kozuł. Serdok jest wysywany na słowiańską modłę, liptowskie wzory na plecach. No i tu jest też bogatszy jak te podhalańskie, bo ma więcej tych ozdób. No i dzindzioły czy kiecki, serdok zapinany. Tu mamy przykłady pieniążka strojów spiskich, to Sylwia Pokoze. No i jeszcze opaski, momencik, jeszcze opaski.
Góror Spiski miał dwa. Jeden rzemień, pas. On miał długości, ten był potem dziadku Janie Chowańcu, tym słynnym Bacy. To jest oryginalny dziadków pas, dostał jak po dupie nim. Bo tu jest bulka od Pinocheta, on już jest teraz krótszy, bo to już można. No. Odpinało się i odepnę, pokazuję, jak ich dostał. Jak ich spod na niciemnicę, zwłaszcza tu. I potargał. Ten nogarek przy piecu siedział, on jemu to szło sprawnie, nie gorzej idzie. Odpiął bulkę, odwinął pas i zalek. Nie? To jest ten stary pasek mojego dziadka. No, rzemień tak zwany. No i opasek. Opasek takie same jak na Podhalu. Może się różniły ino tymi wzorami, wybijaniem tu na, ze zatku, gdzie te wzory, to troszeczkę Bartek będzie wiedział. Różnią się trochę, bo jak my zamawiali, robiliśmy ten Gracja, że jak mi robił, no to my patrzyli na dziadków pas stary i te wzorki my brali z tego śpiskiego starego pasa. No i co jeszcze? Sukmana. Sukmana prosto. To jest tak jak, nie jak podhalańsko, krótko, syto i nos, małymi klinkami i rękawy, widzicie, że prościutko sukmana, śpisko. I takie sukmany nosili druzbowie i właśnie to, co może wielu intryguje, kapelusz z piórkiem druzbiarskim, to się tak nazywa. Pokazujemy stary, ponad 100 roku mo grafika pieniążka. To jest właśnie stróż wróżby i rolki bąbkowa. Zapnij się. Portki nie spadły. Taki kapelusz wyrobiały druski z gęsich piórek i one się przed każdym weselem, dwa takie kapelusze przed dwóch druzbóg pytacy musiały być zrobione. No, w jednym no to takie ponad 100-120 piórek musi być, a nie jest to takie bardzo trudne, nawet w tym roku my warsztaty robienia tych piórek przy muzeum właśnie w Jurgowskim Zagrodzie Sołtysuk robili i trzeba tam drucikiem no, wyspinać te cztery piórecka, pomiędzy nich włożyć ozdobę z czerwonego i zielonego sukienka, właśnie z tej jangli, Anglia to był, tak się nazywał ten materiał, i kawałki słomy na ozdobę, no i wtedy się doczepiało do normalnego takiego kapelusa i się nazywał kapelus z piórkiem druzbiarskim, no i pytace zakładali właśnie te cuchy, albo sobie ich zarzucali na ramiona, tak ino figlarnie, albo po prostu spinali prawidłowo, to jest tak, żeby spiąć tą sukmanę pasem i do ręki korbac i tak wyposażony mógł, czy to na koniu właśnie do sąsiednich dziedzin, czy na nogach iść i pytać na wesele, nie? No śpiewanie. I ten strój druzbiarski spotykał się ino w Jurgowie i bardzo sporadycznie w Czornej Górze, a w Rzepiskach prawie. Prawie. Ale dawni te trzy miejscowości były, tak, są stare zdjęcia archiwalne, ze właśnie te, ze Wsyndy tam były. Zapinął się, Sylwia opowiada jeszcze. Jak to śpiewali, nie, że zostańcie tu zdrowi nasi przyjaciele, na wtorek, na środę przyjdźcie na wesele. Aha, o, dziękuję. Rain tu spot. No i po tym, jak już druzbowie napytali, no to tosićko dość wartko się tam odbywało, nie, ze słyte nomowiny, no i po tym już, właśnie nie było to ze w soboty wesele, tosićko dopiero jest jakiś nowoczesny wytwór, ale dawno w tydzniu i no to przeważnie w zimie, w karnawale, wtedy jak był czas, jak nie było robotok w polu, przy tych sićkich, no i przy owcach i przy lnie, no to przeważnie przed. No nie wiem jak na Bukowinie, ale w Jurgowie to ja nie wiem, czemu tak to było, że trzeba było czasem pytacy musieli ze 3-4 razy przyjść do gazdy, zanim się wybrał na wesele. Nie było tak, że się wysyłało zaproszenie i jeszcze trzeba potwierdzić, czy się przyjdzie. I no, pytacy musieli chodzić, no przynajmniej, tak jak Joester chodził po tym, to przynajmniej ze 3 razy trzeba było do jednego gazdy iść i pytać, żeby przyszedł na wesele.
No właśnie, bo i ten pytac, poza tym, że musiał napytać, ten druzba pytac, ale miał jeszcze funkcję i na weselu. Po ocepinak młodej pani, czyli po północy, jak srócano wionek, dawano do młodemu panu, potem do skrzyni go chowano, albo za święte obrozki. Babę, wtedy tą młodą panią zacepili, i dziś tak jest właśnie zacepiono, czyli ten cepiec charakterystycznym zębem tu z przodu, nosony właśnie tych czuł miejscowościach śpisano, zachowany obecnie właściwie no, w Jurgowie. Chustka, tak zwano tulejka, no albo z tego rumpkowego płótna, albo tiulowa już no, wsohaftowano. I młodo pani po takim zacepieniu, no to siedźkę te śpiewy obrzędowe, siedźko te pierwsze druski, potem starościny przy tej młodej i druzbowie, tam każdy miał swoją coś, żeby zaśpiewać. I potem następował pierwszy taniec młodej pani, tak zwano starobaba. Ona jest kultywowana do dziś dnia. Zespół regionalny z naszych terenów, tu z Jurgowa, ten taniec pokazuje. Czyli starobaba, to jest takie no, młodo baba, a nazywało się to jako starobaba. Tańczyła ten taniec, on się nazywał i babski, i kulawiony. Charakterystyczna melodia, tak zwany marsz jaworzyński. Może bym go... Ale nie wiem, czy to się puścili. To się puścili. Aha. Nie wiem, bo my dawno nie trenowaliśmy. Może jako takie właśnie urozmaicenie pokażemy wam ten tuniec starej baby i uwidzicie, jak to się go w Jurgowie tuńcyło i tuńcy do dziś dnia. I śpiewak, i muzyce, no to trzeba powiedzieć, że właśnie ten śpis, widoczne wpływy węgierskie, czardasze, wysycia na kosulak, tak samo jak chodzi o strój, dolny śpis, czyli tamte miejscowości Niedzica, Łaprze Wyżne, Kacwin, no jest wiele inksyk, mają trochę inkse to odzionko, bo oni, może tu pokazam tak okładkę książki o kulturze ludowej górali spiskich, mają charakterystyczne zielone kamizelki, lajbiki, chłopi, kapelusze z wywiniętym rondem do góry, te właśnie madziarskie, buty z cholewami i to świadczy właśnie o tych wpływach, no, które przez te stulecia po prostu Węgrzy po prostu, no, przynieśli i historyk możemy cyrpać. Na śpisu ty z takimi tańcami, wtory niespotykanymi gdzie indziej, jest taniec męski Mazur. Nie wiem, czy my tu raczej gdzie będzie ciężko go pokazać, ale chyba ze się tu... Do przodku, do zadku i dwa razy pasuj. Wy jesteśmy.
Dziękuję Bartek, no to właśnie, że nie to, 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 to będzie Niemiec Rosji. Widzicie? To mój debiut. No i właśnie o to chodziło, że no, pięknie zatyńcony mazur. Mazur to był ty staniec oklepywanie ziemi na wiosnę, czyli chłopi, juchaj się w to, że śli na te pastwiska, śli w te góry, żeby ta ziem ty choć kielo telo urodziła i tej trofki dała i coś, żeby można było zebrać, trzeba ją było, no tak jakby, no powiedzieć, upytać, nie? Czyli takie oklepywanie ziemi, czyli taniec obrzędowy. To jest kolejny taniec obrzędowy tuńcony na śpisu. No i jeszcze... Słuchajcie, jak żeśmy wspomnieli, 74, czyli potężne ilości polan, lasów w Tatrach. Paśli owce, siedzieli praktycznie od wczesnej wiosny do późnej jesieni w Tatrach. Wysoko w górach paśli owce. Wyobraźcie sobie, że tą górę, co tu widno koło Hawrania w Tatrach Bielskich, na samej górze, ona jest tak w koło ścianami obtoczona, co tam nie ma prawa wyjść, tak zwany murań, a na górze jest kosówka i trowa. I nasi dziadkowie tam wyciągali owce w kosykach, albo na plecach wynosili i te owce, jagnięta, nie owce, jagnięta, bez pastyża pasły się cały rok. Oczywiście przychodził złodziej, co im te jagnięta porywał, no, ten, tego złodzieja potem złapili, był to orzeł. No i wracając jeszcze do tych czasów pasterskich, jak siedzieli te, no, tyle czasu w górach, to ty i zajmowali się szczylaniem, skrytoszczelcy byli, polowacy. Takim słynnym polowacem w Jurgowie był Junek od Kasie, czyli Junek Łysy. Jak podają tradycje, zabił 3/4 pogłowia kozic w Tatrach. Czyli niewiele zostało już po tym. Jedyna z synami. No i Tys był pod Muraniem, do dzisiaj jest tam Gałajdowa Polana, to był przodek naszego Marka, słynny Gałajda, Jogo, Marek już nie, ale Jogo Bocym, starego Gałajdę, wnuka tego niby, co tam, co pos. No i no, ten dziadek Tys musiał być pod Muraniem na Gałajdowej, no słynny zbójnik. Miał ponad 2 metry wzrostu. Jak go dali, jak chycił, to porę kuni przytrzymał z wozem, no telo miał siły, czy bycka zarzucił na grzbiet i przeniósł tam, jak poseł na zbujowanie. No i są opisy tego, Marek by może więcej powiedział o Gałajdzie. Prosimy. Nie, no to tylko fakty historyczne, rzeczywiście zbujował tutaj ze swoimi braćmi, prawdopodobnie również z synami. Opowieści są takie, jak towarzyszą wszystkim nadprzyrodzonym postaciom, zawsze, że urodził się tam w wyjątkowym dniu, zginął jako zbójnik, jak Banita marnie, tam zastrzelony przez leśniczego, kiedy wybierał się do zamków Berzechowiczych. I tyle. Zachowały się jakieś w Kierzmarku, zachowały się jakieś dokumenty z procesów sądowych i stąd można co nieco wyczytać. To zginął w 1852 roku bodajże. Dosyć barwne historie o Gałajdzie opisuje Kazimierz Przerwa Detmajer. Więc jeżeli Państwo zetkniecie się z jego z opowieściami na Skalnym Podhalu, bodajże, tak? Tam są 3 opowieści o Gałajdzie, o jego ucieczce z Niedzicy, z zamku
i o jeszcze jakichś tam. No, natomiast jego potomka ja znałem już, no, dziadka starego Gałajdę. No to jedynie co mogę potwierdzić, że faktycznie ten już jego potomek miał ponad 2 metry wzrostu. No, chłopisko było wielkie. Jak umarł, 94 roki miał, jak umarł, to miał wszystkie zęby. I pytał się jeszcze, jak to może kość boleć? To przecież niemożliwe, żeby kość bolała. No, no też był, to z tego rodu był, takie geny miał właśnie po tych zbójnikach. A jak się go pytali, nie, że ujku, powiedzcie z nam, jak to na tym zbóju było, to ino powiedział, ej, było, było. No i tyle się dowiedzieli. No, dobra, ja myślę tak, że to coś my tak może i chaotycznie trochę to poopowiadali, natomiast jakby teraz była już dyskusja jakaś, Bartek, nie, czy no to będziemy... Będzie, jakby ktoś był zainteresowany jakimś tematem na spiszu, a będziemy wiedzieć coś o tym, no to na jest, powiem, że śpis zaskakuje ciągle i widziało mi się, że już dość dużo wiem, to się mi widziało, bo ostatnio ty została zaskoczona, jak chodzi o jedzenie, bo no oczywiście tak jak tu już było powiedziane, czyli te sićkie i węgierskie i słowackie wpływy, te gałuski, moskole, no moskole są znane na tu całym terenie Karpat, ale w Jurgowie też były robione tak zwane grulowniki, tworoźniki, ale był też i kapuśniok. I nie wiem, czy w to z was się ośmieli podać jakie propozycje, co można dodać do świeżej kapusty, żeby ona smakowała trochę jak ciastko. Jakie byście dodatki tu proponowali? No powiem wam, że mnie ostatnio pierwszy rozek miała okazję spróbować i to mnie trochę zszokowało, bo to był tak zwany kapuśniok albo kapuśnik w różnych odmianach, kapusta, do niej dodany cukier i cynamon. Dość oryginalny smak, ale takie tradycje właśnie na tym takim barwnym i dość ciekawym śpisu się tu zachowały. A grulownik, no to było ciasto drozdowe, no i częściej jak się tam chlebna święta baba w domu jak robiła, odkładała trochę tego ciasta i jak były grule, no to spucone grule, do tego właśnie ten cukier, czy cebulkę przesmażoną i cynamon, albo twaróg, jak zaś syr był twaróg, no to twaróg. I taki kołoc się robiło wielki i tych kołoców się robi oporę. Nawet tak jak było na święta i na półce w kumorze podkładane, no i dzieci się pytają, a czemu jest ten dodatkowy ten kołoc tu, a mama go donody, to przed cyganok, zaś przyjdzie cyganka, no to też i taki na święta trzeba dać i jakoś ich tam wesprzeć. Także tu te tradycje kulinarne i inkse są, jak słychać, widać, barwne i ciekawe. No jeszcze może króciutko, bo Jurgowianie, jak bym gadał od Salomona, nie chcieli kupić tych swoich polan, które wykarczowali. Natomiast kasę mieli, pieniądze mieli, bo kupili polany na Słowacji, w słowiańskiej wsi, które są do dzisiaj własnością gazdów z Jurgowa i kupili duży dwór na Dursztynie. Cały dwór, tam właściciel przegrał w karty w nocy, no i Jurgowianie mieli okazję to kupić. Kupili cały dwór potężny, ile tam jest tych hektarów, Sylwia, nie wiem, nie po co. Duży dwór. Także z Koli powiedzieli, nie będą kupować, ale majątki tam, gdzie orne pola były, no to oczywiście jak mieli kasę, to nabyli. I wyście tam pozna tym Dursztynie, nie? Tak, jak się zajechało. Ja tam się wychował prawie. I co, i w jednych, no, bo tak nie, ani się butok nie zwrócało. Sylwia się śmieje, bo jak no to w piąto klasa szkoły podstawowej dziadek mnie tam brał, bo tam paśli w sumie starsi ludzie, bo no, młodsi rodzice musieli do roboty chodzić, gazdówkę oporządzić. Natomiast tam chodzili starsi, ci co już w pola się nie nadawali, ale krowy paść podoić. No i dzieci brali tam na całe lato. No to ja z dziadkiem jeździł na ten Dursztyn, no to jak buty ubrał, takie pionierki miał w fałpie, no to ich zwrócił po 2 tygodniach, jak z dziadkiem przyjechał zaś. No bo nie było okazji, się spało na sianie, rano trzeba było stawać, krowy doić, potem w pola paść. No i po co bym zwrócił, jak rano trzeba obtykać. To siostra potem wynosiła taki lawor, taki wielki saflik na pole, mnie do chałupy nie puściła, bo tak się nie wykąpał tam w tym safliku. No ale tak to było na tym Dursztynie. No i w ogóle na Bacówkach. Czy macie państwo właśnie coś zagadnąć, zapytać?
coś go zainteresowało, śmiało mu okazję. To jest ta kamera nie zero. Pan Józki mógł przerazić. Proszę bardzo. Trudno zabierać głos przy chowańcu, ale mi się pana nie denerwuje. U chowańca mieszkałem w 1945 roku. Ale utomlana. Tak, nie było pana. To znaczy się, Chowańców jest dość dużo w Jurgowie. Pan może mieszkał, bo Chowańców, nazwisko Chowańce w Jurgowie jest popularne. Tak jak sołtysy. Nie, ja nie mówię o tym, bo tu przy banku. Aha, u tego. To jest inny, bo to jest Jurgowa. To jest Jurgowa, ale pewnie gdzieś i poziom Jurgowa dojdziemy. Popularne nazwisko. Ciekawy wątek pan poruszył, ten włoski. To od strony prawdy. A jak to było w dawnych czasach, bo ja się uczyłem z podręczników w szkole, że to była Ruś Czerwona. Jaki to jest związek tego prawa włoskiego i wpływu z tą Rusią Czerwoną, którą Polacy, polscy królowie chcieli zawsze zawojować. I to jest to są te Karpaty nasze. Nie wiem, jakie jest przełożenie, jak to wygląda. No właśnie my tu tak historykami tak bardzo nie jesteśmy, ja tak mogę też powiedzieć, bardziej praktykami Spisza. Natomiast no, trzeba by było wgłębić się po prostu w taką specjalistyczną już literaturę, żeby na ten temat jakoś dokładniej powiedzieć. To z tradycji wiemy, że to byli Wołosi z terenów dzisiejszej Rumunii. To były pasterskie, głównie pasterskie ludy wołoskie. No może mieli pokrewieństwa z Czerwoną Rusią, tam z Rusinami, ale oni wędrując z grzbietem Karpat, czy dolinami karpackimi, duży wpływ na nich później, no mieszały się te rusnackie rody z Łemkami. I z tego, co wiem, to dużo było właśnie wpływów łemkowskich na te wołoskie plemiona, czy tych ludzi, którzy wędrowali tymi Karpatami. A jak już tu wracali, no to i Podhalanie, bo potem się już mieszało z Podhalem. Tak, tak. Natomiast do dzisiaj... No możliwe, no zapewne ciężko tak powiedzieć. Natomiast do dzisiaj są Rusini na ostór. Taka etymologia właśnie nazwisk w Tatrach, w miejscowości właśnie są bardzo głęboko związane z tym osadnictwem wołoskim. No byłoby dużym nadużyciem, jakbyśmy powiedzieli, że tu przyszli Wołosi, bo to ekspansja i zasiedlenia Karpat trwała, tak jak tu Józef, Sylwia powiedziała, od XIV do XVIII, końca XVII wieku, więc raczej tu przyszedł duch wołoski i ludzie, którzy przez pokolenia zasiedlali i szli dalej ku północy. I mieszali się. Więc raczej duch, pewno filozofia gospodarzenia, życia, pewien sposób patrzenia na Boga, drugiego człowieka, organizacja społeczna, niż jakby w czystej postaci Arumunii, Wołosi czy ci pasterze. I stąd właśnie dużo wspólnego tu ludy Karpat. Po polskiej, słowackiej, zachodnie Karpaty, wschodnie Karpaty, właśnie w stronę Łemkowszczyzny, Ukrainy i w głąb właśnie ku Bałkanowi. Mamy właśnie w stroju, w muzyce, w tańcu, jak bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc może, być może odpowiadając na to pytanie, które pan mówi, że zasiedlając na przykład miasta, wsie na prawie niemieckim, to była pewien sposób organizacji życia. I pewnie też o to pan pyta, że w pewien sposób była organizacja to życie tak w Karpatach wschodnik, jak i zachodnik, czy południowych, w myśl właśnie wołoskiego, pasterskiego prawa, sposobu właśnie organizacji właśnie wypasowej, życia właśnie we wsi, a wyganianie łowiec na czas wypasowy w Tatry, różne rodzaje były. Na pewno trzeba też dodać właśnie, że te wpływy wołoskie, pasterskie, badania naukowe wykazują właśnie, że bardzo, bardzo były żywotne i to widać, jak Polska centralna i północna w swoim folklorze jest odmienna, czym raczej my jesteśmy odmienni jako gorole w sposobie właśnie tońca, zycio i egzotyczni w jakiś sposób do innych regionów, gdzie są Polki, na przykład Sztajerki, Walczyki, wszyscy tońcom, a tu właśnie ta pasterskie życie, no niełatwe,
bo kto by chciał w szkolach siedzieć, w lesie, to właśnie pozwalali, nie wiem, starostowie danego terenu, królowie, żeby właśnie ci pasterze zasiedlali, parli tymi lasami. Tam, gdzie nikt nie chciał żyć, tam żyli właśnie ci ludy na prawie wołoskim. I myślę, że w ten sposób chcę opowiedzieć, a tak jak Sylwia powiedziała, dużo jest tej literatury. Nie wszyscy te naukowcy do końca wyznają to podejście, które jest bardzo powszechne, że właśnie Wołosi, że właśnie zasiedlanie. Są inne też spojrzenia naukowe na to, co właśnie tworzyło kulturę Spisza, Podhala. Specjalnie się tak zapytałem, bo to, co pan miał na zebraku z tyłu, na plecach, to jest motyw ukraiński przecież. Jak były teraz mistrzostwa piłki nocy Euro 2012, to jest symbol tych mistrzostw. No bo to zahaczało Ukrainę, te Karpaty. Tak, to bardzo się to wszystko przenikało. Karpaty Wschodnie. I duże wpływy, zresztą te chaty na koszulach to też jest. To też jest jakiś wyraz właśnie bardziej z tamtej strony, południe i wschód. Zresztą, no jak Państwo wiecie, no to ukraińskie wyszywanki, no to są bardzo charakterystyczne. My tutaj, ja mam haftem płaskim, ale też krzyżykowym haftem bardzo jest popularny właśnie tutaj na rękawach czy na mankietach. I to jest tylko na tym właśnie tej części Spisza, tej bliżej Tatr, bo już południowa, już ten Spisz, nazywamy to dolny, czyli te niedzielne, Kacwin, Łapcze, oni już inne, oni tych haftów nie mają na koszulach właśnie, także to są widoczne, mocne wpływy, które przenikania się kultur po prostu. Łemkowie, Rusini, najbliżej położona wieś rusińska to jest Osturnia, ona praktycznie graniczy z Jurgowem. W linii prostej, no to jest dosłownie... Słychać, tak. Jak psy szczekają. To jest po stronie słowackiej. Zresztą można tam się przedostać przez przełęcz na Łapszance i tam do Osturni. Jest cerkiew grekokatolicka Michała Archanioła. No charakterystyczna też zabudowa. Także jako tam. Tacy Łemkowie czystej krwi, to raczej nie, tylko zmieszani z tymi wołoskimi plemionami, które tu szły, tak jak Bartek mówił, oni idąc to trwało długie lata, no to się mieszali, żenili się tam z Łemkami i tak, to były domieszki. No. A Łemkowie, no to jest Ruś Szlachtowska, Jaworki, czyli te miejscowości tam koło Szczawnicy, Krościenka, to jest... To są też po stronie polskiej właśnie cztery tam wsie, które były zamieszkałe przez Rusinów, przez Łemków. Wspomnieliście Państwo Cygana. To były kiedyś według mnie bardzo duże ilości tych Cyganów. Ja to widziałem, zwłaszcza tutaj koło Czarnej Góry. Tak. Ja nie wiem, co się z nimi stało, bo teraz nie ma śladów, że tam jest jedno domostwo. Są jeszcze, w Czarnej Górze są. W Jurgowie było, tak jak ja pamiętam, było gdzieś koło 6 rodzin cygańskich w Jurgowie. No nie, tak na początku, koniec XX wieku. W tej chwili jest 4 cyganów w Jurgowie, słownie 4 sztuki. No, natomiast reszta, był taki okres, kiedy migrowali do Nowej Huty, to był duży taki migracja cyganów, a tu ich sprowadzili do cyganów, którym to było, już teraz nie pamiętam, ale w sumie jako kowali, oni pracowali jako kowale. Kowale i muzykanci. I muzykanci. Babcia opowiada, że na smyczkowych instrumentach tylko cyganie grali, no i orkiestra dęta bardziej, na Spiszu tradycje mają właśnie bardziej instrumenty dęte. Orkiestra dęta w Jurgowie ma ponad 190 lat, także to też świadczy o takich długich tradycjach, a smyczkowe, no gęśle, skrzypce, nie, i basy, to grali cyganie, czyli babcia urodzona w 30 roku to pamięta, także dopiero ostatnie kilkadziesiąt lat jakby ta spuścizna, że też gramy na tych instrumentach, mamy te basy, mamy skrzypce, to co tutaj na płycie można było usłyszeć, czyli ta kapela smyczkowa, ale dawniej to właśnie cyganie wszystko. Pamiętam, że dzieci cygańskie tłukły kostkę granitową, z której budowano drogę przez Tak, zgadza się. Ale jest duża osada w
Czarnej Górze za mostem jest duża osada, także no, nie wyimigrowali Syćka do Huty. A za dwa tygodnie będzie okazja, bo właśnie mamy tu spotkanie z Teresą Mirgą i z panem Janem Mirgą. Będzie właśnie sporo o sprawach romskich, o ich tu bytności, o ich właśnie kowalach, muzykantach. Także za dwa tygodnie, jak będziecie, to przyjdźcie, a jak nie, to trzeba kliknąć, bo będziemy właśnie też transmitować spotkanie właśnie z naszymi Romami, znakomitymi artystami, pedagogami, których tu ze sobą mamy i z którymi na wspólnej grzędzie zjemy. Tak jest. Moje jeszcze bardzo proszę. Mianowicie Jurgo mi się kojarzy z jedną osobą niesłusznie traktowaną, że on jest łopuszny. Ale z Jurgowa pochodzi... Tak, Fischner. Tak, to jest nasza rodzina, bo ten dziadek, o którym mówimy, Jan Chowaniec, to jest kuzyn mamy Tischnera, tak. On pochodzi no niedaleko od nas. Mam Jan Śrubowa, a tatę miał ze starego samego. Tak. Ale nie znalazłem. Ale opisuje ksiądz Tischner, że tam kozy pasał. No, no bo on dzieciństwo spędzał u dziadka w Jurgowie zazwyczaj. Oczywiście, no pas kozy. On tam mieszkał przy tartaku. Jego. No, przy tartaku mieszkał, Jurgów bardzo lubił, przyjeżdżał na mszę, no, często był. Jest jakiś dom, jakaś pamiątka? Tak, jest jego rodzinny dom, no dziadka dom przy tartaku, niedaleko tartaku. Wojostomili, wypadał mi podziękować, dowiedzieliśmy się bardzo dużo od bumerangu, który 30 tysięcy roków ma, a zaraz został znaleziony właśnie w bielskich tu skałkach, jak to nazywamy, w jaskini obłazowej. Dowiedzieliśmy się, że można kapustę z cynamonem z cukrem jeść. Dowiedzieliśmy się o słynnym gałajdzie z bójniku. Dowiedzieliśmy się o ilości łowiec, jakie były pasone w bielskich Tatrach, w Ostroju. I to jest właśnie ten mój śpis. Śpis Sylwii, śpis Józefa. Wspomnęli właśnie o tych trudnych właśnie zagadnieniach granicznych, trudnych zagadnieniach, wątkach, bo ludzie by se żyli spokojnie, gdyby nie polityka, nie wojny, nie sytuacje, w które wplątują zwyczajnych, normalnych ludzi, którzy żyją, którzy się żenią, wydają, którzy se pomagają w różne sytuacje konfliktowe. Nie ino tu, na całym świecie tak bywa i trzeba se z tym radzić. Trzeba zawsze być bratem do człowieka, trzeba zawsze umieć właśnie wyrugować to, co złe, to, co inni próbują nam do serca wlać, żeby właśnie na tej wspólnej grzędzie zić. Trzeba też z mojego stomieli może jeszcze powiedzieć, pytamy was pięknie za tydzień. Będziemy mieli spotkanie tutaj z panią dr Stanisławą Trybunią Staszel i będzie opowiadała o przekładzie małego księcia, który jest znany w całym świecie na gwarę podhalańską, góralską. Jak to było, jak to się tłumaczyło, jak to brzmi. Będziemy też czytać fragmenty, także worce za tydzień do nas zajrzeć i być z nami. Moi łostomieli, jest to taki mały wspominek, że właśnie na tych dawnych zdjęciach, bo to, co się ukształtowało jako Podhalanin, jako Śpisok, Borawiok, to jakieś ostatnie stulecie, ale są przecież zdjęcia, które ma w swojej kolekcji Józek, gdzie stoi grupa chłopów, ludzi i jedni mają takie portki, no. Drugie takie haftowane i ludzie po prostu żyli, chcieli żyć, przetrwać kolejną zimę, urodzić dzieci, przekazać w świat swoim pokoleniom tradycje i to jest właśnie to, co powinno nas krzepić i tu tak trzymać. Drogo Sylwia, bardzo ci dziękuję. To się nie da. To jest tylko taki zachęcenie. Temu godą, że może to być chaotyczne, no bo ciężko jest to tak w krótkim czasie taką historię opowiedzieć. To i nowo mam mało zazwy, żeście mnie nie przedstawili. Tu to głosem krajanowi, który... Ja bym myślał, że go stąd. Pawła, to brat, tak? Rozumiem. Pawła, a mój kuzyn. Osoby tu to gościć. Radzimy sobie, że wybraliście ty dwie, co z nami spędzić, drodzy przyjaciele, drodzy goście.
że troszkę zachęcimy, że może jutro powędrujecie do Jorgowa czy do Czarnej Góry, że odwiedzicie te zagrody Sołtysów, Korkoszów, że pójdziecie na tartak przepiękny czy do kościołka w Jorgowie, ale rzeczywiście to obrazuje, bo w podobnym czasie, kiedy Bukowina Taczańska miała stulecie swojej parafii, to w Jorgowie mieli 180-lecie orkiestry dętej, więc tu pokazuje, jak długo Jorgowianie żyją na tych terenach, jak młodo w stosunku do Jurgowa jest sąsiad. Ale Jakubiasz Radzikowski opowiadał, Krzysztof, karczmy były w Jurgowie, sklep Baty, autobus do Krakowa i do Piesbarga. Moje ostatnie jest teraz, bo zapłać. A jeszcze Todą, bo w sumie nie powiedziała o tych takich dużych tradycjach tych rzeźbiarskich i robienia w drzewie, a jutro przypadło, 11 września, przypadło setna rocznica urodzin Andrzeja Gombosa. To był taki dość znany, dość słynny, miał i międzynarodowe wystawy rzeźbiarz z Jurgowa. I jakbyście śledzili stronę czy Facebooka Muzeum Taczańskiego, to w niedługim czasie pojawi się film, w którym właśnie w tym momencie jest nagrywany tu z udziałem Józefa Górki o Andrzeju Gombosie, o tym rzeźbiarzu z okazji tej setnej rocznicy urodzin. Także pytamy do śledzenia. Muzeum Taczańskiego Domu Ludowego Pawła pytamy, żeby pstryknął muzykę śpiską, żeby tu jest sceną rozbrzmiewała, a jak jesteś poza tu spotkaniem, modelą chcecie zagadnąć, zapytać coś Józefa, Sylwię, to strasznie was pytamy. I może na koniec takie, ej nima, nima, jak mój śpis kochany, bury biały, zielony, choć kiedy zapłakany. To godał Walenty Pluciński, nie? Tu idzie se Wodzicka prosto spod Muranio, ej, tu idzie se warciutko trochę zadumano, na Jurgów miasteczko, gdzie moje bywanie, gdzie moje serdecko.